Cześć, dzisiaj nietypowo na moim kanale opowiem o pulsometrach. Pierwsze pytanie, dlaczego akurat pulsometr? Postanowiłem sobie jakiś czas temu kupić swój własny pulsometr. Wcześniej z pulsometrami miałem tylko do czynienia i treningu na nim na studiach, na WF-ie. A tak, no nigdy jakby własnego pulsometru nigdy nie potrzebowałem. Miałem taki zegarek z takim przyciskiem cudownym, który mierzy puls. No ale teraz już jakby wiadomo, że tego typu pulsometry no nie mierzą jakoś super tętna, więc jakby opaski one jakby dają nam nie dość, że na bieżąco pomiar, to jeszcze dużo bardziej dokładny. Okej, więc tak, w nadchodzącym czasie zrobię testy tych pulsometrów, które widzicie. Ten jest Vizar, Krivik, Crane Sport. Ja używam, dlatego jest na moim ręku. Ja używam tego cuda, ale nazwę wam nie wypowiem, więc tu mam ukrytą karteczkę. Ciach. Pokazuję do kamery. Tak się to cudo nazywa. Jeden Bóg wie, czy w jakim to jest języku. I co twórcy tej firmy mieli na myśli. W każdym razie to jest to. Pierwszy pójdzie oczywiście na pierwszy ogień, ten co pokazałem na karteczce, bo jego z niego korzystam jak najdłużej, najwięcej mogę powiedzieć o nim. A te po kolei mniej więcej tydzień po tygodniu, taka będzie miniseria, w której wam opowiem, jak one się sprawują, czy robią dobrze to, co powinny robić, czyli mierzą puls. I czy jeszcze jakieś przy okazji dodatkowe funkcje, no bo jak widać wszystko to są zegarki, no więc przede wszystkim powinny też być zegarkami. Także do zobaczenia i pozdrawiam serdecznie. Cześć!